Czy Zachód nadal boi się Rosji? Czy Rosja może zostać pokonana? W jakim momencie wojny jesteśmy? Dzisiaj spróbuję przeanalizować to co dzieje się i na wschód i na zachód od nas. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, bardzo zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też wszystkim mecenasom. Jeśli Państwa firma chciałaby dołączyć do grona mecenasów, zapraszam do kontaktu. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca Bram, Drzwi i Ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. XTB polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 000 euro. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Profesor Andrew Michta, witam pana w Warszawie na żywo. Bardzo Rozmawiamy miło. na odległość. Andrew Michta, dziekan Marshall Center, były profesor Naval War College, były szef warszawskiego biura NGMF i co zawsze podkreślam, wypowiada się we własnym imieniu, a nie instytucji, z którymi współpracuje. Tak. To czy, proszę powiedzieć, czy pańskim zdaniem Zachód boi się Rosji? To znów zależy, w której części tego kolektywnego Zachodu pan się znajduje ale obawa na pewno istnieje. Mówimy o państwie uzbrojonym w broń nuklearną, a i mówimy również o państwie, które konsystentnie wykorzystuje te, te groźby eskalacji, więc to, że Rosja, że tak powiem, rozgrywa informacyjnie państwa zachodnie, mówiąc o tym, że pewne rzeczy są niedopuszczalne, że istnieją czerwone linie. Myślę, że to doprowadza do takiego ciągłego samozgadywania się i nawet trochę samo odstraszania się ze strony państw zachodnich. Głównie tutaj chodzi o sprawy broni nuklearnej, eskalacji broni nuklearnej. Czasami nawet się zastanawiam, zresztą byłem niedawno na takim spotkaniu, gdzie padło pytanie, czy państwo nuklearne ma prawo wygrać wojnę bez względu na to, jakie są racje i kto jest agresorem, a kto jest osobą broniącą się. A, więc to z nami zostanie, podejrzewam, przez cały czas tego konfliktu i zresztą uważam, że no, żeby być fair do, do rządów zachodnich, gdyby o tym nie myślały, no to nie robiłyby y, to, za co są odpowiedzialne. na Co się robi z tym strachem, w jaki sposób się to ocenia, te obawy i do jakiego stopnia uważamy je za prawdopodobne, to jest już oddzielna rozmowa, natomiast element Element obawy przed eskalacją nuklearną zawsze istniał w ciągu tego konfliktu. Myślę, że nadal będzie istniał. Nie ma niczego niezwykłego w tym, że, że różni decydenci, analitycy obawiają się. Słusznie, musimy o tym pamiętać. Natomiast mam wrażenie, że ten strach jest paraliżujący że to dlatego przywódcy zachodni pomagają Ukrainie, to pańskie słowa, żeby nie przegrała, ale nie pomagają tak, żeby żeby wygrała. Byśmy wspólnie na konferencji, na której profesor Elliot Cohen cytując Jana Pawła II w Warszawie mówił nie lękajcie się i mówił to do całego zachodniego świata, żeby nie lękał się i nie bał się być poważnymi, żeby zachować się w sposób poważny, bo cały czas mam wrażenie, że to nie jest bardzo poważne. Wsparcie. Moje osobiste zdanie jest takie, że Elliot ma właściwie rację. To znaczy, nigdy nie można wyeliminować tej obawy, ale ja sądzę, że ryzyko w tej chwili jest raczej niskie z wielu powodów. Jedno, czym byłoby użycie taktycznej broni nuklearnej, jeżeli chodzi o przekroczenie pewnej bariery? Sądzę, że wtedy nie byłoby już żadnej możliwości mówienia o obchodzeniu sankcji czy jakiś Dalszym robieniu interesów z Rosją, nawet wśród państw, które to nadal robią, do, do większego czy mniejszego stopnia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, reakcja Chin. Proszę pamiętać, że użycie broni nuklearnej na tym teatrze dramatycznie obniża próg nuklearny również na Indo-Pacyfiku, czego Chińczycy nie życzą sobie, a przy tym obawiają się, biorąc pod uwagę, w jakiej znajdują się sytuacji. Jasno to powiedzieli. Jasno też. to powiedzieli. Trzecia sprawa to jest odpowiedź tak zwanego globalnego południa, czyli państwa, które w tej chwili raczej są albo neutralne wobec konfliktu, albo widzą go jako konflikt między Zachodem a Rosją, albo nawet wspierają otwarcie Rosjan w tym, w tym wszystkim. No, państwa takie jak India znalazłyby się w sytuacji, w której jednak byłoby im bardzo trudno nadal grać taką w miarę neutralną grę. No, a ostatnia sprawa to jednak Zachód musiałby wtedy odpowiedzieć. Ja sobie nie wyobrażam, żeby sojusz po czymś takim, jak użycie broni jądrowej, e, nawet na poziomie taktycznym, e, byłby w stanie po prostu nie zrobić nic. Ja myślę, że odpowiedź byłaby bardzo zdecydowana. W jakim zakresie ona by była? No tutaj nie chcę spekulować, bo to jest kwestia e, wszelkiego rodzaju e, dyskusji wewnątrz, które nie są dyskusjami jawnymi. Ale mówimy o czymś, co tak naprawdę. Nie istnieje, no bo dzisiaj sam pan powiedział, i nie jest to jakby kontrowersyjna opinia, jest powtarzana przez wielu ekspertów, że nie widać żadnego zagrożenia. Wręcz ono daje dzisiaj mniejszą chyba wolę jakichś radykalnych działań po stronie e, Putina. Nie ma żadnych sygnałów, żeby on mógł tego realnie użyć. A mimo to Amerykanie, e, Niemcy, no ale mówimy o Amerykanach, którzy tutaj Przewodzą w tej pomocy dla Ukrainy, no boją się dalej przekazać pocisku z F16 czy innych samolotów. Z czego to wynika? Podstawowa sprawa operacji informacyjnych. W operacjach informacyjnych bierze Pan, słucha pan tego, co w drugiej stronie budzi obawy, prawda? Mm -hmm. I wtedy zachowuje się pan w taki sposób. Gdybyśmy nie ciągle nie mieli tej dyskusji wewnątrz naszych własnych grup przywódczych na temat tej możliwości eskalacji wertykalnej, podejrzewam, że Putin nie wykorzystywałby tego, a szukałby innego lewaru. Gdyby na przykład mówili o konwencjonalnej eskalacji, to on by się fokusował myślę bardziej na tym. Broń jądrowa jest jednak w swojej sui generis kategorii. A to jest jednak coś, co od 45 roku znajduje się w kategorii de facto tabu. A poza tym samo użycie taktycznej broni, e, Sowieci, Planowali w czasie Paktu Warszawskiego używać taktycznej broni, ale głównie po to, żeby zniszczyć siły natowskie. W tej chwili, biorąc pod uwagę, jak rozlokowani są Ukraińcy na własnym terytorium, również sam, no, sam skutek, że tak powiem, operacyjny i taktyczny byłby, byłby raczej yy, mały w porównaniu do ceny. Rosjanie musieli za, zapłacić. No a ostatnia, no cóż, gdyby uderzyli w miasto, oni i tak niszczą ukraińskie miasta, używając broni konwencjonalnej. Więc ja się tutaj zgadzam z Oliotem, że my, tak jak powiedział, po prostu obawiamy się trochę na zapas. Natomiast to, co jest bardzo wyraźne, że jednak Putin e, przede wszystkim jest ostrasz, odstraszany przez, przez NATO. Proszę zauważyć, że biorąc pod uwagę, na przykład, jaką rolę odgrywa Polska w zaopatrywaniu Ukrainy. Przecież wydawałoby się czymś logicznym, że on powinien uderzyć w jakieś te węzły prawda, dostawcze, jednak się tego boi robić. Czyli Finowie również doszli bardzo szybko do wniosku ze Szwedami, że tylko bycie wewnątrz sojuszu z artykułem 5 i całą resztą planowania rzeczywiście odstrasza Rosjan. Bycie partnerem nie wystarcza. Więc yy, również te wszystkie ostrzeżenia, które mieliśmy, że jeżeli podacie broń w, w typu HIMARS albo czołgi albo to. Um, ja uważam, że myśmy nie, tak naprawdę nie doszli do tego, co byłoby prawdziwą czerwoną linią Putina. Nie jestem nawet przekonany, że byłby to Krym, jak mówią to niektórzy obserwatorzy, bo bardzo często słyszy się, że oczywiście Krym jest jakimś takim, no już zupełnie czerwonym, czerwoną linią. Um, a, no ja nie jestem o tym przekonany, bo ja przede wszystkim patrzę na zdolności wojskowe Rosji w tej chwili. To jakie, jak pan ocenia dzisiejsze zdolności wojskowe według tej wiedzy, którą pan posiada? To jest, to jest bardzo mieszany obraz. To znaczy, z jednej strony, yy, największa dewastacja to jest rosyjskich sił lądowych. A przy tym, proszę pamiętać, że zarówno marynarka wojenna, jak i siły lotnicze są właściwie nietknięte w tej chwili. Um, zarówno strategiczne, jak i taktyczne lotnictwo. Um, natomiast siły lądowe zostały mocno yy, poobijane, że tak powiem. I ich również no, zdolności w ogóle operacyjne a, i zdolności a, manewrowania, wszystko to, co zakładaliśmy, miało być tą nową armią po reformach Seriukowa i później Szojgu, jak to miał dalej prowadzić. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o ich, o ich broń, z którą się bardzo przechwalali, prawda, pociski precyzyjne, hipersonika. A, no tutaj Potrzebna jest bardzo duża korekta. Myśmy trochę przeceniali Rosjan, uważam, w naszych analizach. Oczywiście niebezpieczeństwo jest w tej chwili, zaczynamy ich nie doceniać. Natomiast Rosjanie zademonstrowali kilka bardzo ciekawych elementów. Przede wszystkim oni, jak to mówimy po, po angielsku, idą do szkoły na Ukraińcach, czyli uczą się, w jaki sposób walczy armia ukraińska i, I wyciągają, wnioski, wyciągają z wnioski z tego, jeśli chodzi zwłaszcza o budowanie instalacji obronnych. Druga sprawa to jest, że pokazali, że mogą i walczyć, i się mobilizować. Prawda? Ten, ten pierwsze 300 tysięcy teraz tych te, te kontraktników, którzy oni próbują. I że y, oczywiście my mamy w stosunku do natowskich żołnierzy oczekiwanie, że szkolenie żołnierza wymaga pewnego czasu i przygotowania. Rosjanie patrzą na to zupełnie inaczej. A to, co my byśmy nigdy nie uważali za żołnierza gotowego do tego, żeby on poszedł na, na front, tutaj w Rosji się to nie, nie stawia. Ja jest, jestem bardzo też y, zaniepokojony tym, że jeśli spojrzy pan na zasoby amunicyjne, jak również broń, ale przede wszystkim zasoby amunicyjne z Zachodu i w stosunku do tego, co Rosjanie nadal jednak mają, my się tu śmiejemy, że to są te 62 tam te czołgi, Rosjanie nadal mają bardzo duże postsowieckie zasoby i mają też to, co oni trochę zmodernizowali. Rosjanie zmodernizowali przede wszystkim atakujące łodzie podwodne. Przy dostępie do zachodniej technologii. No i zrobili trochę w hipersonice, chociaż ostatnio widzieliśmy raporty, że Kinchal został zestrzelony, prawda, patriotami. Więc Rosjanie to trochę brzmi jak klisza. Rosjanie nie są ani tak silni, jak zawsze twierdzą, że są, ale uważam też, że nie są tak bardzo słabi. Jest jeszcze pewien element kultury tego społeczeństwa, to znaczy jakość życia. Zwłaszcza z dala od dużych metropolii, no jest w sumie nadal bardzo brutalna i, i raczej wymagająca. Coś, czego człowiek zachodu by jednak nie tolerował. Ale to jednocześnie daje pewną z tym ludziom. Więc ja myślę, że jesteśmy w tej chwili w okresie bardzo twardych walk i nie sądzę, żeby było lżej. Przynajmniej w najbliższych kilku miesiącach. Te pociski hipersoniczne, bo o tym niedawno było głośno, tak, o których wszyscy się bardzo bali, okazało się, że spadają, znaczy lecą na kijów, ale. Nie dolatują, bo wszystkie są zestrzelane, W z znad Kijowa, tak? Bo zaś na dudesce e, niedawno spadło. Ale to nie tylko panie technologia, pa, panie redaktorze, no. dlatego, że to słyszał pan dzisiaj generał Cavoli, e, mówił, że tak naprawdę chodzi o systemy systemów. E, że nie ma czegoś takiego, jak Co to. Znaczy, proszę to znaczy, że cała obrona musi być, ona musi być i warstwowo nałożona, i zintegrowana, no. i musi no. używać asetów satelitarnych i naziemnych, i, i powietrznych. I więc, że tutaj nie ma takiego magicznego jakiegoś systemu zbrojeniowego, który nagle wszystko przesądza. Ale ja to, znaczy, była... to znaczy, że w Ukrainie, po ukraińskiej stronie, ten system systemów działa bardzo dobrze? No, proszę pamiętać, że Ukraina również korzysta ze wsparcia państw zachodnich. No, więc tutaj są rzeczy, których Rosjanie nie robią dobrze. Rosjanie nie robią na przykład dobrze dynamicznego namierzania celów. To wymaga systemów command and control, które w Rosji niezbyt dobrze działają. Natomiast Ukraińcy wykazali się jeszcze jedną rzeczą. Myśmy ich zresztą nie doceniali. Oni uczą się bardzo szybko używania i komercjalnej technologii, i technologii stricte wojskowej. I jednocześnie, natomiast Rosjanie raczej nie tyle, nie tyle opierali swoje na przykład celowanie, jeśli chodzi o. O ich systemy na elektronice i tych systemach, który, w których Zachód celuje, tylko to raczej było takie tradycyjne prawda, namierzanie, nasycenie ludźmi, obserwatorami. I tutaj Ukraińcy no, do tej pory wykazują się bardzo efektywnie. Druga sprawa no, to, to jest sama jakość tych niektórych technologii, którą Rosjanie się bardzo przechwalali przez te wszystkie lata. To samo było z tym czołgiem Armata, prawda? 14, który tam w pewnym momencie twierdzili, że mają tysiące sztuk, już tego wszystkiego. No to właściwie jest nadal na poziomie prototypu. Um, ale jednak tutaj się liczy masa. To, co widzimy w tej wojnie, zresztą to Jan też mówi, kiedy idziemy przeciwko czołgowi, jednak musimy mieć własny czołg, musimy mieć własną zdolność manewrową. Właśnie, bo tak często mówimy, no oni mają te stare czołgi, te stare sprzęty. I to prawda jest. Tylko, że mają ich bardzo dużo. I oni tak. i mają ludzi, którzy traktują jako mięso armatnie. To prawda, tylko że ci ludzie zanim padną, to po drodze kilka osób zabiją. Tak? Nawet albo nie to wskażą chodzi. cel. Tak, bo to do tego na... używają często ludzi, żeby to wskazywali cel ataku. To nawet, to nawet nie o to chodzi. To oczywiście to, to, tu ma pan też rację, ale chodzi o coś innego. Znaczy, a, biorąc pod uwagę, jakie są problemy z, przede wszystkim z zasobami amunicji, proszę pamiętać, że każdy czołg, jeżeli nie ceni pan życia żołnierza. W tym czołgu, a Rosjanie oczywiście demonstrują, że to nie jest ich, ich, ich priorytet. Każdy ten czołg wygada, wymaga pocisku jawline, wymaga pocisku tak. artyleryjskiego, no i, i, który kosztuje dziesiątki tysięcy dolarów albo więcej. Tak samo każdy ten dron, nawet irański prawda? słaby. Też wymaga też wymaga systemów zachodnich, które są po prostu droższe. Z drugiej strony to, co widzimy, to jest, że jednak efektywność systemów broni zachodu. No, jest bez porównania wyższa. Tu nie tylko chodzi o wyszkolenie operatorów, ale jest przede wszystkim o jakość tego wszystkiego. I um, ja uważam, że jeżeli my nie przejdziemy na produkcję wojenną, to znaczy rzeczywiście nie podniesiemy radykalnie produkcji przede wszystkim amunicji. Myśmy w tej chwili w Stanach podnieśli siedmiokrotnie już produkcję, miesięczną ratę produkcji 155 mm na przykład. I to jest znów skok, to, to już się dzieje. To są kontrakty, to są kontrakty w tej chwili. Tak samo jest z Heimarsami, tak samo jest z Javelinami. Problem jest taki, że Stany Zjednoczone patrzą na dwa teatry. My mamy kontrakty z Tajwanem, na przykład z 2019 roku, na Javeliny i inne, inne systemy, które musimy im również prawda, dostarczyć. Mamy kontrakty na F35. Dla Finlandii, dla Polski, no i oczywiście przede wszystkim dla amerykańskiego Air Force. No i w takim układzie, jeżeli jest pewna ograniczona zdolność produkcyjna każdej tej linii, jeżeli chcemy, żeby to była platforma sojusznicza, międzynarodowa, zintegrowana w systemy, no to nie możemy nagle opóźnić dostawy dla sojuszników i dostawiać je tylko dla, dla amerykańskiego lotnictwa. To są wszystko bardzo trudne decyzje, biorąc pod uwagę y, potrzeby siły amerykańskiej, projekcje, jakie potrzebne nam są zapasy i co mamy dać Ukrainie. Ale to, co słyszał Pan dzisiaj na konferencji, my jednak jesteśmy w stanie dostarczać Ukraińcom i broń, i amunicję. A, I wreszcie się zaczyna coś ruszać również w Europie. Niemcy się zaczynają ruszać, na przykład jeśli chodzi o kontrakt na amunicję również. Poprzedni minister Obnony no nie bardzo się tutaj odznaczył. Pani, pani Jest pan bardzo delikatny i dyplomatyczny no, no, w jest, ja. Jestem. Dlatego, że przemysł zbrojeniowy jest, nie, jest, nie jest charytatywem. Oni, oni są po prostu interesem i oni potrzebują kontrakty. Poza tym, proszę pamiętać, przez 30 lat, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, baza przemysłu zbrojeniowego się skurczyła bardzo substancjalnie. Dlatego, że... Zwłaszcza ostatnie 20 lat globalnej wojny z terrorem, a na początku była ta dywidenda pokojowa, prawda? Czyli message od rządów był: wielkich zamówień już nie będzie, nie, nie robimy surplusów, produkujemy tylko just in time, prawda? I dostarczamy. Just in time, to znaczy wtedy, jak jest wtedy, potrzeba. Wtedy, jak jest potrzeba, Ta. bo to redukuje koszt, obniża ceny i to wszystko. No a jeszcze trzeci ważny element. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że logistyka, te łańcuchy logistyczne zaopatrzenia wojska, czy, czy w Iraku, czy w Afganistanie, gdziekolwiek, są z bardzo niewielkimi wyjątkami jakichś tam irańskich wysiłków. No nie zagrożone. Te, te, te okręty płyną, prawda, te samoloty le, lecą. Byłem niedawno w Maryland na takiej bardzo dużej e, expo. To, się, to jest zorganizowane przez LIGę Morską Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo duży właśnie kontraktorzy wojskowi e, prezentują się i, i tam są rozmowy na temat e, wymagań bezpieczeństwa i w którym kierunku to powinno iść. No i jednym z bardzo poważnych tematów było to, że logistyka w tym konflikcie, czy z Rosją, czy z Chinami, jeżeli by do tego doszła, będzie zagrożona. W związku z tym Będziemy musieli mieć surplusy nie tylko tej amunicji, ile trzeba, prawda? Just in time, ale just in case, na wszelki wypadek, bo możemy mieć powtórkę takiej bitwy o północny Atlantyk, czy konwoju widzących przez Pacyfik, a zwłaszcza w, na teatrze indo-pacyficznym mamy to, co nazywamy tyranią przestrzeni w naszych rozmowach. To znaczy, to jest e, obszar, przez który amerykańska marynarka musi przejść, zanim może cokolwiek robić rzeczywiście blisko Chin, bo. Nie ma tak jak jest Ukraina, obok Ukrainy jest Polska, jest Rzeszów i jest to stosunkowo łatwo przetransportować ten sprzęt. Wokół Tajwanu najbliższe wyspy są przyjazne, są dosyć daleko. To rzeczywiście jest olbrzymie, olbrzymie wyzwanie. To jest inna rozmowa. To znaczy, ja uważam, że mimo tego, że wielu z moich kolegów czasami, prawda, krytykuje pomoc Ukrainie dlatego, że mówią, że nam potrzebna jest broń, amunicja na ewentualną obronę Tajwanu. Ja nadal uważam, że jednak tak jak Europa jest przede wszystkim zajęciem się dla armii amerykańskiej, to Indo-Pacific to jest jednak marynarki, marynarki, marines, prawda. I tutaj wiele z tych rozmów jest tak wymieszanej w polityce, że tak powiem, wewnątrz, wewnątrz Waszyngtonu, bo mamy w tej chwili bardzo silną kohortę ludzi, Którzy niemalże jak w 1939 roku, kiedy było coś, co się nazywało China first, Chiny najpierw. Oni w tej chwili, ta, ludzie jak Elbridge Colby i kilku innych, mówią, że tak naprawdę to prawdziwa bitwa jest e, Tajwan, a Europa jest takim jakimś rozproszeniem uwagi i zużytkowuje środki, a Chińczycy tylko na to patrzą, prawda, i zacierają ręce. Moja krytyka takich argumentów to jest przede wszystkim to, że e, te dwa teatry są ze sobą połączone. To znaczy, jeżeli, jeżeli Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, straciłyby kredybilność w Europie, straciłyby ją również na Pacyfiku. Czyli to nie jest y, albo albo, tylko to jest razem. Jest, istnieje pewien problem, że y, zreformatowana połączone siły są za małe na dwa teatry jednocześnie. Ale ja stąd uważam, że to, co Ukraińcy robią, co jest, co jest naprawdę heroiczne i również niezwykle ważne, mamy nienatowską siłę. Ścierającą rosyjskie wojska lądowe na nienatowskim terytorium. Tylko to, co proszą, to jest broń i pieniądze, żeby mogli operować. Przecież tak naprawdę, to nie są dla Ameryki tak wielkie pieniądze. Nie. To jest opłacalna inwestycja. Znaczy osłabiacie, Ameryka osłabia Rosję za stosunkowo niewielkie pieniądze, nie ryzykując prawie nic. Bo, no bo walczą Ukraińcy na, swo, na swojej ziemi. A przecież biorąc pod uwagę też pieniądze, które Stany Zjednoczone wydają każdego roku na to, żeby się budować mur i, i, i zagrożenie przeciwko Rosji. No to osłabiając Rosję, tych pieniędzy w przyszłości trzeba będzie wydawać mniej. To dobra inwestycja. To nie jest takie proste. To znaczy z jednej strony rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli mówimy o dolarach i centach, prawda, to, to w stosunku do tego ile myśmy na przykład wydali, w Afganistanie, czy globalnej wojny z terroryzmem, czy nawet w czasie zimnej wojny. To, to są niewielkie pieniądze w tej chwili. Ale problem z wszelkimi wojnami jest taki, że tak naprawdę w momencie, kiedy ta wojna się zaczyna, my nie wiemy, w jakim kierunku ona pójdzie, jakiego rodzaju będzie ryzyko. Jak długo będzie trwała? Jak długo będzie trwała. My mamy w Stanach taką kulturę, ja to nazywam, krótkich wojen. Strategiczna kultura krótkich wojen, to znaczy oczekiwanie że te wojny, po pierwsze, one są, odbywają się gdzieś tam, nie, nie w naszej hemisferze, nie na terytorium Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone mają taki, taki boży dar bezpie, bezpiecznego e, otoczenia, prawda. Się czasami śmieje mnóstwo niebezpiecznych Kanadyjczyków, na północ niebezpieczni Meksykańczycy, na południe dużo wody w lewo i w prawo. Więc to, e, to stwarza to pojęcie, że właściwie od XIX wieku, a zwłaszcza od, od tej brutalnej wojny domowej, i kończenia niewolnictwa, to właściwie Stany Zjednoczone walczą tam. Nie tutaj, tak. tylko tam. Stąd tak a propos 9-11 był tak ogromny, tak. bo on przebił przez to poczucie tego, tego prawa do bezpiecznego domu. A teraz przecież nie, nie walczą żołnierze amerykańscy w Ukrainie. No teraz tylko nie. Zresztą na to, na to nie, jest, nie jest w stanie wojny z Rosją, prawda? Mhm. Oczywiście Rosjanie twierdzą, że jest prosto odwrotnie. Narracja Putina to jest, że on walczy cywilizacyjną wojnę ze Stanami, z Zachodem e, i tak dalej. Że on oczywiście broni prawdziwych wartości rosyjskich, ten cały ruski mili, te opowiadania. Ale, ale ja uważam, że to nie jest tak ważne, co my mówimy, ważne jest, co przeciwnik mówi, mhm. bo to definiuje jego optykę. I tutaj naj, największym takim niewiadomym dla mnie to jest to, yy, w jaki sposób w końcu Chińczycy rozegrają tę partię. Dlatego, że Chińczycy, w mojej ocenie, mogą potencjalnie być największym wygranym w tym konflikcie. Dlaczego? No, z jednej strony ja uważam, yy, że. Bo mają co, junior partnera teraz? A nie... No, nie tyle, że nawet junior partnera, tylko co oni mogą ugrać w trakcie tego partnerstwa. Co mhm. znaczy. Ja nie jestem przekonany, w, chyba to było w lutym, 4 lutego, kiedy Putin się spotkał z GI na tych, na tych e, grach olimpijskich. Tam prawdopodobnie dostały zielone światło, czy przynajmniej go przed, przed, przed rozpoczęciem inwazji, kilka tygodni, tygodni później, Rosjanie najechali Ukrainę. E, Rosjanie oczekiwali krótkiej wojny. Myślę, że to pewnego stopnia dlatego, że rosyjski system polityczny, wojskowy i wywiadowczy jest tak skorumpowany, tak zakłamany w dużym stopniu, że Putin mógł rzeczywiście dostawać informacje, które były, były rzeczywiście zupełnie wykrzywieniem rzeczywistości. No a z drugiej strony on patrzył na to, w jaki sposób Zachód się zachowywał. Amerykańskie wyjście z Afganistanu, które nie było najwspanialszym momentem. Amerykańskiej polityki, co do tego, w jaki sposób ono się odbyło. To, że on w 2014 najechał Kreml, nic mu się nie stało, dostał Nord Stream 2. W 2008, wcześniej najechał Gruzję, dostał Nord Stream 1, zamordował Syryjczyków, prawda? I był wielkim graczem na Bliskim Wschodzie. Więc ja miałem takie wrażenie, że on miał dwa elementy. Tutaj jedno to prawdopodobnie zły wywiad, co do tego, w jakim stopniu Ukraińcy byli zmobilizowani jako naród do tej wojny. Zresztą Ukraińcy też mieli trochę szczęścia, powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza w czasie, w czasie tej próby przejęcia lotniska pod Kijow. Natomiast ja uważam, że Chińczycy mieli jaśniejszy obraz tego, jak wyglądała sytuacja w wojsku ukraińskim, i brali pod uwagę, że mogła być to dłuższa wojna. Mhm. Więc y, zwycięstwo Rosjan, które by osłabiło Zachód, jeżeli by to było krótkie zwycięstwo, uważam, że Chińczycy uważali to za pozytywne wyjście. Natomiast długa wojna, która konsumuje resursy Zachodu, jeśli chodzi o broń, amunicję i tak dalej, również osłabia Rosjan, czuje, czyni Rosjan bardziej zależnymi od Chińczyków. Czyli mają słabszy Zachód i słabszą, I słabszą Rosję, Rosję, czyli wasalizują Rosję. sprzedaje po tańszej cenie, sprzedaje im energię. Ja spojrzałem, w 22 roku import gazu przez rury z Rosji do Chin podniósł się 2,6-krotnie, czyli Aha. więcej niż się podwoił. LNG e, też więcej niż się podwoił. Ale e, po cenach niższych niż wcześniej. Po cenach niższych. Natomiast Rosja, e, Rosjanie podnieśli również eksport czarnego węgla do Chin o jakieś Aha. 20%. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w mojej ocenie z punktu widzenia Chińczyków jest dostęp do e, wybranych elementów rosyjskiej technologii wojskowej. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to, że Chińczycy budują masowe ilości produktów konsumpcyjnych, przemysłowych i tam próbują być innowacyjni, to jednak nie znaczy, że oni są w stanie budować to, co nazywamy state of the art systemy wojskowe. Bo to jednak wymaga pewnej kultury technologicznej i, i personelu. Rosjanie, którzy wykorzystali postsowieckie projekty i systemy, a i przy dostępie do zachodnich komponentów. Co w tej chwili jest też ich słabością do pewnego stopnia, ale jednak zmodernizowali w kilku obszarach to, co powiedziałem, napęd łodzi atakujących, Chińscy, Chińczycy nie są w stanie budować tak naprawdę marynarki wojennej w tej chwili, która mogłaby zagrozić Stanom Zjednoczonych na niebieskich wodach. Oczywiście problem z Tajwanem jest inny, bo oni będą operować blisko własnego terytorium, więc lądujące okręty i tak dalej. No to, to jest inna rozmowa. Ja sądzę, że Chińczycy, im bardziej Rosja stanie się zależna od nich, będą naciskać, żeby dostać dostęp do technologii, które są dla nich ważne, którym pozwolą skoczyć jakościowo. I stąd tutaj pewne elementy hipersoniki na przykład też jest elementem. Tego. A spodziewa się pan, że Chińczycy mogą zacząć dostarczać sprzęt Rosji? Albo robią to, a my o tym nie wiemy? No jest w otwartych źródłach w tej chwili, że Chińczycy dostarczają pewnych komponentów Rosjanom. Mhm. Ale komponentów, to, ale komponentów to dostarczali Rosjanom wszyscy. Również wiele państw zachodnich, rozmaite części. No ja tego nie skomentuję, Z Zachodnich państw odnajdowano w rozmaitych upadających tam szczątkach. Z, tak, z, sprzętu, tego, więc... z tego co wiemy w tej chwili, Chińczycy nadal nie przekroczyli tej bariery dostarczania całkowitych systemów. Mhm. Dlatego, tak. że byłoby to rzeczywiście przeskoczenie pewnej krytycznej bariery. I przekształciłoby tę wojnę rzeczywiście w proxy wojny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a. gdyby do tego doszło. I jeszcze jeden bardzo groźny element, to znaczy, gdyby na przykład Chińczycy otworzyli swój przemysł do produkcji broni i amunicji dla Rosji. Wtedy jesteśmy już w sytuacji zupełnie a. globalnego konfliktu a. i napięcia. Ale chyba nie, 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 nie wygląda na to, żeby to było. Dziś możliwe. Ja nie sądzę, że. Znaczy, ja uważam, że Chińczycy do tej pory, jednak w pewien sposób, starają się i, i kupować sobie czas, że tak powiem. No. E, oni potencjalnie uważają, że skorzystają więcej, jeżeli dojdzie do konfliktu, jeżeli oni wejdą do niego później. E, proszę pamiętać, że w XX wieku Stany Zjednoczone kończyły po I wojnie światowej, II wojnie światowej największymi wygranymi, dlatego że wchodziły bardzo późno w ten konflikt czyli Koszt, zarówno ludzki, jak i materiałowy, był w miarę, w miarę mniejszy. Um, natomiast te konflikty odbywały się na terytorium europejskich państw, które były również dewastowane w trakcie tego, kiedy baza, homeland amerykański był niedotknięty. Mhm. Ja również uważam, że Chińczycy nie są jeszcze gotowi, jeśli chodzi zarówno o ilość sprzętu, który mają, i również tutaj zresztą zi wypowiadał się, że mają być gotowi w 2027 roku. Co do intencji, jednak, ja niedawno przeczytałem całe przemówienie Zi na 20. Kongresie Partii, co jest bardzo niebezpieczne dla mózgu, bo to jednak czytanie takich rzeczy nie pomaga. Ale jedna rzecz była jasna, to znaczy deklaracja, że Chiny mają się stać największą potęgą wiodącą, wiodącą w świecie czyli to państwo środka, które nie tyle tak jak Rosjanie zrewiduje system rozłożenia sił, bo Putin stara się zrewidować po 1991 roku e, układ, i to jest taka de facto następna batalia, taka prawdziwa bitwa z końca zimnej wojny, uważam. Nie wiem, czy nawet ostatnia. Chińczycy mają zupełnie inne podejście. Oni chcą nie tyle zrewidować, ale zastąpić system, który e, Amerykanie i demokrację w ogóle. Włożyły w to miejsce i zbudować go wokół własnych wartości, własnego pojęcia systemu merkantylnego kapitalizmu i w ogóle tego, jak jednostka odnosi się do władzy centralnej. To jest, to jest egzystencjalne zagrożenie. Wracając do Ukrainy i Europy, i Zachodu, mhm. czy. i tego, co mówiła Cohen. Czy Zachód troszkę przestaje się, czy troszkę mniej się lęka? Mam na myśli. Decyzje brytyjskie o przekazaniu, znaczy zapowiedź brytyjsko-holenderska bodajże, tak? O tworzeniu koalicji na rzecz przekazania F-16 samolotów. Mhm. Nie wiem, co to znaczy. Jeśli pan rozumie, co to znaczy tworzenie koalicji na rzecz przekazania, to proszę wytłumaczyć. No ale rozumiem, że na końcu ma być to, ma być to że F-16 -y będą na Ukrainie. E, tylko pytanie, kiedy? No, i przekazanie e, pocisków dalekiego zasięgu. To, jest, to już się stało, tak. I to już jest ten. Znaczy, Brytyjczycy zainicjowali ten proces, tak. by Pytanie, Pytania dwa, czy jakby, po pierwsze, Amerykanie, pańskim zdaniem, jakby no odpuścią, znaczy odpuści mi, powiedzą, no skoro, skoro już Brytyjczycy przekazali i Putin nie strzelił e, e, bombą atomową, to, to my też możemy atakamcy e, przekazać? I czy i czy, F, czy jest realne przekazanie samolotów F-16? To znaczy, i jeden z problemów, to zresztą była o tym rozmowa dzisiaj na konferencji, i to jest to, że jednak szkolenie na F-16, i to Trwa. nie opieram na własnej wiedzy, ale wiedzy ludzi, z którymi pracuję, którzy są pilotami F-16, to jest jednak zupełnie inny inne mindset, nastawienie się i, i operowanie tego, jest inna filozofia latania. To powiedziawszy, ja uważam, że tak samo jak we wszystkich innych systemach, Ukraińcy bardzo szybko przejdą na, na system F16 znaczy i. Już, się szkolą od i dawna. już są szkoleni w tej chwili, tak, już są szkoleni. Drugie pytanie, ja nie sądzę, że Stany Zjednoczone potrzebują jakiegoś państwa europejskiego, które by tam zrobiło ten pierwszy krok. To raczej jest odwrotnie. Pamięta pan z leopardami 2. Tak. To był kanclerz Scholz, który chciał mieć tą zasłonę, że prezydent Biden powiedział wysyłamy. Abramsy do, do Ukrainy i on wtedy podejmuje tę decyzję. O przekazaniu 18 czołgów, co zmieniło tę tak historię świata. Zresztą Ołosne w obecnym to. pakiecie dla Ukrainy są Leopardy 1. I to 30. Więc no, Leopard 1 to jest czołg. Z lat 60. to jest odpowiednik amerykańskiego M M60 z wojny w Wietnamie, mniej więcej. Czyli... Przypomnę Państwu, chociaż wszyscy to że Polska przekazała, słaba Polska pokazała, przekazała 300 takich czołgów. Polska, no, innych, Polska, ale równej klasy pewnie. Polska przekazała rzeczywiście ogromną ilość broni, to znaczy większość, chyba wszystkie te 72, które miała, większość tych twardych, które ma, leopardy. Um, M, ten Leopard 1 jest o tyle problemem, że on ma bardzo cienkie opancerzenie, tak. chyba 2,5 cala na wieżycy, jakieś 5 cali na, na głównym korpusie. Ma 105 mm działo, które jest, z tego co wiem, niektóre z nich miały upgrade do, do gładkolufowego działa, niektóre nie, więc nie wiemy, co to naprawdę będzie. Ale to raczej jest taka mobilna artyleria niż czołg, który można użyć do przebicia się, dlatego że nawet... T72, nie mówiąc o T80, będzie bardzo dużym zagrożeniem dla niego. Ukraińcy potrzebują zachodnich czołgów, które mają e, dłuższy range, lepsze celownicze e, zdolności i możliwość, nawet tak, tak podstawa jak podnoszenie i opuszczanie lufy pod większym kątem, co umożliwia strzelanie z ukrycia i na dłuższe odległości. Zresztą widzieliśmy to w Iraku e, i w innych i w Afganistanie. Um. Problem jest inny. To znaczy. Ja uważam, że największym problemem będzie y, w jaki sposób Europa i Stany Zjednoczone y, osiągną konsensus co do polityki wobec Chin. Dlatego, że y, jak Pan słyszy w tej chwili, z jednej strony jest nacisk na odcięcie y, pewnych łańcuchów dostaw od Chińczyków. Nacisk amerykański. Nacisk na amerykański. My mamy tę ten, ten decyzję, jeżeli chodzi o, o chipsy komputerowe. My też zresztą sami nie, nie do końca idziemy w tym kierunku. Chińczycy są tak wbudowani w systemy gospodarcze państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych, jak również Europy, że rzeczywiście wyrwanie tego będzie ogromnie bolesne dla korporacji i pewnie dla konsumentów również tutaj. Więc argument jest. Żeby tego nie robić, tylko to, co Europejczycy teraz lubią mówić, w Talinie byłem niedawno na tej Leonard Mary Conference i tam taka biurokratka z Unii Europejskiej, pani od właśnie relacji gospodarczych, mówiła, że zamiast decoupling, czyli odcinania, będzie de-risking, czyli odryzykowania tych relacji z Chinami co jest dla mnie takie no troszkę sztuczne, dlatego że jest to niemalże message do strony amerykańskiej, pozwólcie nam pozostać w rynku chińskim, bo on jest dla nas krytyczny, ale my będziemy bardzo uważnie patrzeć na to, co im sprzedajemy, żeby nie było e, dual use technology, żeby nie można było tego użyć na zbrojenia. To będzie bardzo dużym problemem, dlatego że powrócenie podstawowych e, e, łańcuchów dostaw do Zachodu, do Stanów i mówię o Europie, bo europejska baza przemysłowa też się, też się zmniejsza z tego powodu. Bez, bez takiej podstawy produkowania krytycznych systemów no nie można mówić o konkurowaniu z państwem, które jest tego systemu dostarczycielem. Ale mówimy o wojnie na Ukrainie, która dzieje się tu i teraz i okay. która za rok, dwa, trzy nie wiemy, gdzie będzie. I, znaczy, oczywiście trzeba mówić o tym, co, jak wyposażyć Ukrainę w Sprzęt wojskowy za, mm -hmm. i za rok, i za trzy, i za pięć, bo to zagrożenie będzie, nie, nie zniknie, ale ta wojna trwa teraz w, czerw w maju, czerwcu, lipcu, mm -hmm. sierpniu, wrześniu, i teraz trzeba e, im dostarczyć tego sprzętu. Czy w pana ocenie, hmm, według tej wiedzy, którą pan posiada, my nie wiemy dokładnie, mm -hmm. tak, bo Ukraińcy to słusznie ukrywają, ale, ale rozumiem, że coś, pan, jakieś pojęcie pan ma. I to, co mieli do tej pory, i te decyzje, które dzisiaj zapadają w Wielkiej Brytanii, w Francji, również w Niemczech, może nie tak hmm. dużo, no ale jednak coś, i w Stanach Zjednoczonych kolejne transze, czy to jest, czy to pomoże, znaczy pomoże, czy to w wystarczającym spo, stopniu pomoże w tym, aby następna ofensywa, czy, no bo wiadomo, że te decyzje już nie wpłyną na, tą, na tę ofensywę, bo te sprzęty dopłyną później. Po pierwsze, żeby, czy to co mają wystarczy, żeby ta kontrofensywa może być skuteczna? I co to znaczy że skuteczna i czy, a czy te zapowiedzi jakby dają szansę na to, że następna ofensywa, która pewnie też będzie, e, może być jeszcze bardziej skuteczna. Pytanie, które pan zadał dla mnie jest właśnie jednym z najbardziej kluczowych, nie dlatego, co do samej treści pytania, czy ona będzie skuteczna, czy będzie więcej. Tylko, że ona wyraża pewnego rodzaju niecierpliwość i oczekiwanie, które stało się niestety elementem rozmowy politycznej na Zachodzie. Mhm. To znaczy, nie wiem, czy widział pan niedawno, Foreign Affairs miał artykuł, Hass i Kapczan napisali, że trzeba dać Ukraińcom, jak wiele możemy im dać w tej chwili, po czym po tej ofensywie, kiedy oni uzyskają jakieś tam, E, zdolności i, i wygrają pewien obszar terenu, e, skłonić ich do negocjacji. Czyli e, tak długo jak trzeba, as long as it takes, to nie znaczy tak długo jak trzeba, do końca sierpnia, prawda? I e, ja myślę, że większym zagrożeniem niż samo to, jak bardzo poradzą sobie Ukraińcy w czasie tej kontrofensywy, są oczekiwania ze strony Zachodu. W opinii publicznej, w mediach, wśród różnego rodzaju ekspertów, mężczyzn wypowiadających się w telewizorach na ten temat bez przerwy, e, ciągle jest takie poczucie właśnie tej kultury, strategicznej kultury krótkiej wojny, prawda? I że jeżeli ci Ukraińcy nie zademonstrują natychmiast, to no, trzeba jakoś ich skłonić do negocjacji. Mamy pewną linearność, jeśli chodzi o projekcję kierunku tej wojny od samego początku. Najpierw było, że Ukraińcy się rozlecą w trzy dni. Potem, kiedy się obronili pod Kijowem, oho, już teraz, prawda, rosyjska armia to jest druga najlepsza armia w Ukrainie. Potem Rosjanie wzięli młot, zaczęli bić w sowiecki sposób artylerią, rakietami, no i już znów Ukraińcy się rozpadną, rozsypią. Dostali Hajmarsy, odpowiedzieli odbyła się ofensywa. No to już w tej chwili wygrywają, prawda, Rosjanie się rozpadają. Ja mówię. Mieszkam w tej chwili w Niemczech, więc powiem langsam, slow down, powoli. Um, to jest rzecz, ta wojna w mojej ocenie będzie miała szereg odsłon. Ja nie wiem, jak długą będzie ta wojna. Największym elementem decydującym o końcówce tej wojny, to jest tak naprawdę, co się dzieje w Waszyngtonie i w największych stolicach zachodnich. Dlatego, że Ukraina jest w tej chwili tak zdewastowana zniszczona, że bez tej, tej kroplówki ekonomicznej, już nie mówię nawet o broni i amunicji, która jest konieczna no. do walki, nie byłaby się w stanie utrzymać. Więc mamy dwufrontową kampanię tak naprawdę. Tak. I, I czy Ukraińcy sobie poradzą, czy nie poradzą, jak daleko zajdą, y, zobaczymy. Tego naprawdę nikt nie wie w tej chwili. Ja jestem w miarę y, taki konfidentny, że y, są w tej chwili przygotowani dobrze, y, mają lepsze wojsko niż ros, rosyjskie wojsko, w mojej ocenie przede wszystkim morale, motywacja. I, I doświadczenie operacyjne, ale proszę pamiętać, że biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy pozostali na Ukrainie w stosunku do populacji rosyjskiej, to jest mniej więcej 1 do 4. Czyli jeżeli to jest wojna o wycieranie zasobów ludzkich, no to my wiemy, jak to się musi skończyć, prawda? No tak, ale cały czas jeszcze są po Kijowie, chodzi bardzo wielu młodych i mężczyzn w średnim wieku, którzy jeszcze nie są zmobilizowani bo jeszcze nie ma takiej, no zdaniem dowództwa ukraińskiego, nie ma takiej decyzji, czyli jeszcze te zasoby, zasoby ciągle są. Zgadzam się, bo to, o czym mówię, to byłoby rzeczywiście faktorem, gdyby ta wojna się ciągnęła latami. Mm -hmm. W tej chwili Ukraińcy, w mojej <coughs> ocenie, mają dostatecznie ludzi, prawda, w wieku, w którym mogą ich przyjąć do wojska, że to nie jest, to nie jest problemem. Na tej konferencji zadałem takie pytanie, ciekawy jestem pańskiej opinii, czy pańskim zdaniem, Osobistym. Jest pan, znaczy, uważa pan, że to jest do zrobienia, że Rosja jest do pokonania, nie biorąc pod uwagę potencjał Zachodu, bo oczywiście, gdyby Zachód chciał, naprawdę dostarczyłby, to to by była pewnie krótka wojna, eee, albo nie bardzo długa, tak? gdyby wrzucił wszystkie siły, tam część, część sił, ale takiej woli nie ma, biorąc pod uwagę wolę polityczną w Stanach Zjednoczonych, znaczy w Waszyngtonie, w Berlinie, w Paryżu i w innych i w innych europejskich stolicach. Czy pan wierzy w to, że to jest do zrobienia? Pokonanie, czy pokonanie Rosji realistycznie jest dzisiaj do zrobienia? To nie chodzi o to, w co ja wierzę. Ja uważam, że podstawowym pytaniem tutaj jest, co to znaczy pokonanie Rosji. Prawda? Tak. Dlatego, to, że, że... To co pańskim... Dobrze, ale ja wrócę do tego pytania, czy pan w to wierzy. Moim Bo to jest pańska ocena. To co to jest pokonanie Rosji? I... Potrzebujemy dwóch elementów, które hmm. mogą doprowadzić do załamania się strategicznego rosyjskiego. A co, co przez to rozumiem. E, zwycięstwo wojsk ukraińskich na terytorium Ukrainy nad wojskami rosyjskimi w taki sposób, że będzie to zwy zwycięstwo nie w sensie taktycznym czy, czy tylko naprawdę strategicznym. To znaczy, wojska rosyjskie na Ukrainie stają się niezdolne do operacji wojskowych. Przestają być wojskiem, stają się masą ludzką. Uciekają, uciekają stają się przełamani Oddają linii się. obrony, odbywają hmm. się okrążenia i z, całkowite załamanie morale. Hmm. W takim sposób, że po prostu rosyjska, nawet rosyjska propaganda nie będzie w stanie opowiadać bzdur, że prawda, oni nadal mhm. są wielkim imperium i tak dalej. Więc to jest ten szok, szok tak. systemowy, który w mojej ocenie może pociągnąć niezwykłe łańcuchy tak. wydarzeń Ale w czy to Rosji. jest możliwe w pańskim zdaniem? Uważam, że oczywiście jest to możliwe. Aż nie, ale czy jest to, to w ogóle, to, gdyby wszyscy chcieli, to by było? Tylko pytanie, biorąc pod uwagę to, co myślą. Decydenci w, zach w tych stolicach, które mogą dostarczyć sprzęt. Ja, ja nie wiem, co, co myślą przywódcy międzynarodowi w, w, czy w Waszyngtonie, czy w Berlinie, czy w Paryżu, czy w Warszawie, ale proszę znów pamiętać o jednym, że wynik wojny to nie jest tylko liczenie sprzętu. To jest to, co mówiliśmy dzisiaj. To jest przede wszystkim system systemu, ale mhm. jest jeszcze wymiar temporalny w każdej wojnie. To znaczy, w czasie wojny zimowej w maleńkiej Finlandii z wielkimi Sowietami. Prawda? Ten mały kraj zdoł, był w stanie powstrzymać pierwszą falę, później ta, ta wojna się ciągnęła przez kilka lat. Utracili trochę terytorium, ale ocalili ograniczoną suwerenność i państwowość jako rezultat tej, tego wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym okresie Finowie byli zmobilizowani, wyszkoleni, a rosyjskie wojsko to była hołota, która się prawda, lała takimi masami w kierunku Finlandii. Ja uważam, że ten temporalny element będzie bardzo istotny. To są rzeczy, o których my nie, nie, po prostu nie wiemy. Do jakiego stopnia są zmęcze, zmęczone rosyjskie wojska, do jakiego stopnia są również zmęczone ukraińskie wojska. Nie ma czegoś takiego jak niekończąca się wojna. Każdy naród ma ten, ten point breaking point, prawda? Więc ja uważam, że na przykład ostatniego lata, gdyby Ukraina miała siły takie, jakie myśmy jej dali w tej chwili, oni by przełamali strategicznie Rosjan. Proszę pamiętać, że Ukraiń... Rosjanie w sposób bardzo porządny, zorganizowany i z niewielkimi stratami wycofali się z Hersonia. To był sygnał bardzo ważny, że jednak Ukraina nie miała zdolności okrążenia tych sił, zniszczenia ich na odległość, rozbicia i tak dalej. Gdyby miała środki, które ma w tej chwili, uważam, że do tego by doszło. To jest takie no. trochę gdybanie i budo tak. budowanie scenariuszy. No, ale teraz też Rosjanie mieli czas na zbudowanie systemów obrony, na wykopanie ilości tam kolejnych linii e, obrony, o których słyszymy uh -huh. legendy, jak bardzo umocnione i solidne one są. Być może to jest legenda. Może znowu tam są, zamiast cementu, tam jest jakiś piasek i e, e, zawódkę. Poprzekupywali się nawzajem i, i być może to wszystko jest niczego nie warte i będziemy się cieszyć za dwa miesiące, no, ale nie wiemy, tak? Ale prawdopodobnie ja myślę, że jest lepiej niż, znaczy z ich strony jest, jest lepiej niż było. Ja myślę, że Ukraina ma dosyć dobry obraz tego przeciwko czemu staje, Aha. dlatego że, proszę pamiętać, że jest wspomagana przez cały Zachód tak naprawdę. Um, I tutaj jest kwestia przede wszystkim, w jaki sposób oni chcą zaskoczyć Rosjan. Um, I te wszystkie spekulacje, przez które, tak jak mówię, no w każdym, w internecie tego jest pełno, w telewizorach, ludzie ciągle, tam brak, eksperci, jakiś pułkownik, który jest retired, on mówi, że będzie tak i tak. Ja uważam, że trzeba być tutaj bardziej skromnym. My naprawdę nie wiemy, jakie decyzje podejmie generał Załusznik, dlatego że on oceni zarówno zasób środków, morale swoich żołnierzy, jak i ten temporalny moment, czy to jest ten moment, w którym e, trzeba się ruszyć. Natomiast ja mam wrażenie, że w mediach jest rozmowa niemalże w tej chwili, że ten, ten wielki mecz piłkarski się miał rozegrać. Dlaczego on się jeszcze nie zaczął? Ja tu siedzę na trybunie, patrzę na zegarek, prawda? Wojna nie jest taka, to są, to są takie, takie trochę bzdury. No. Ponieważ jesteśmy też w mediach i też jesteśmy tutaj na tych trybunach, to rozumiem, że Pańskim zdaniem ten mecz jeszcze się nie zaczął. Ta kontrofensywa, to co obserwujemy, to jeszcze nie jest kontrofensywa. To może być kształtowanie pole bitwy w tej mhm, tak, chwili. Znaczy, to, że, że Ukraińcy uderzają w kierunku Bachmutu w tej chwili. Raz, że to ma ogromny wpływ, e, uważam, e, w sensie propagandowym i tak. informacyjnym, to, że, że nagle... te ileś miesięcy nie stać. Oni mieli w każdej chwili zginąć, prawda? I oni mieli zginąć, a ci Rosjanie nagle. To jest pierwsza sprawa. A, natomiast e, gdzie oni się zdecydują uderzyć, to jest tak trochę nasze zgadywanie w tej mhm. chwili. Uważam, że przerwanie linii rosyjskiej w jednym, a lepiej w kilku miejscach, no byłoby kluczowym tutaj, dlatego że w pewnym momencie, yy, w czasie tych kontrofensów, które mają rezultat strategiczny, jedna strona doprowadza do pełnej degradacji wojsk, z drugiej strony, i żołnierze przestają być żołnierzami, stają się masą. A, którzy wtedy albo zaczynają uciekać, albo, albo się poddają, albo zachowują się jeszcze w inny sposób. I to jest y, moment, który jest bardzo trudno przewidzieć, co do tego doprowadzi. Mieliśmy przypadki w historii wojen, kiedy były to po prostu ciągłe uderzenia artylerii bez przerwy, bez wysiłku. Doprowadzało to takie trochę doświadczenie I wojny światowej, ale doprowadzało ludzi do szoku, już nie byli w stanie operować więcej. Czasami bardzo szybki manewrowy ruch broni pancernej, czasami lotnictwo. Więc po prostu zobaczymy, ja nie, nie sądzę, że jakiekolwiek zgadywania w tej chwili jak ta ofensywa ma wyglądać mają sens. Jasne, ale być może, jeśli ona się powiedzie w pojmowaniu nas ludzi z zachodu, to ten zachód wreszcie e, przestanie się lękać. Jak mówił e, Jan Paweł II, na którego powoływał się Eliot Cohen. Tak i ja myślę, że, y, y, znaczy, moja pozycja od samego początku jest, że to, co Rosjanie zrobili, zarówno w Gruzji w 2008, później Ukraina w 2014 i te ten najazd na wschodnie tereny, to jest tak fundamentalne pogwałcenie praw i norm i że. Y, oni nie tylko muszą być pokonani na Ukrainie, ale również Ukraina ma, ma pełne prawo do wsparcia Zachodu dla odzyskania wszystkich terytoriów. Dlatego, jak ja słyszę o tym, że Krym jakoś jest tam off-limits, bo, bo to jest czerwona linia, przede wszystkim łatwo jest rozdawać kogoś innego terytorium. Więc kiedy ci mency opowiadają o tym, że no, o Krym to będziemy negocjować, ale to, spokojnie, to nie jest wasz dom, to jest dom Ukraińców. I oni, oni zapłacili tak ogromną cenę w tej chwili mają najsilniejszą armię w Europie w tej chwili. No to jest taka trochę składanka systemów, które w czasach pokoju są nie do utrzymania, podejrzewam. Ale jeśli chodzi zarówno o ich wielkość, ilość brygad, doświadczenie, zdolności operowania, no nie widzę poza armią amerykańską czegokolwiek, co było bliskie temu, co reprezentuje Ukraina. Jesteśmy dzisiaj w takim dziwnym momencie, że bardziej wierzymy w ukraińskich żołnierzy, niż w przełamanie strachu ludzi mieszkających w bogatych domach na zachodzie. Tych decydentów. Wie pan i tak i nie, to znaczy, my jesteśmy w takim okresie przejściowym, jest taka klisza, że tłuste czasy produkują menadżerów, a twarde czasy produkują prawdziwych liderów. Coś w tym jest, prawda? Jeśli pan pamięta, ta tak zwana wielka generacja, największa generacja amerykańska, czyli ci żołnierze, którzy poszli na Drugą wojnę światową, pobili Japończyków, pobili Niemców, to byli twardziele, to, byli, to były dzieci Wielkiej Depresji. To byli faceci, którzy, dla których trzy posiłki dziennie, paczka papierosów, prawda, i łóżko twarde w armii, to był dobry deal. Oni pracowali na farmach, oni, prawda, zabijali zwierzęta, żeby, żeby polowali. Więc my jesteśmy w takim momencie, w którym. Zachód i nie tylko przywódcy muszą odzyskać to, co ja nazywam mentalnością obron obrony, obronną. Ja to widzę, jak jestem w Finlandii, ja to widzę, jak jestem w Bałtach, ja to widzę, ja jestem w Polsce, ja to widzę, jak jestem w Rumunii. Czyli państwa flankowe, dla których przegrana wojna jest problemem egzystencjalnym. Jak pan rozmawia z Estończykiem, wyobraża pan sobie, że Rosjanie najeżdżają i zajmują Estonię. Co to znaczy dla substancji biologicznej narodu estońskiego? A to jest milion z kawałkiem ludzi, to jest Państwo, miasto, tak naprawdę. Więc ta determinacja do bronienia się. Polska, która ma historię ciągle rwanej państwowości, prawda, desperacko buduje ciągłość narodu, a jednak pierwsza rzecz pospolita ma niewiele wspólnego z drugą. Druga z tym PRL-em, to ja już nie wiem, czy prawda, można o tym nawet mówić. No i teraz trzecia. Więc, więc i, i znów poczucie ogromnego zagrożenia ze strony Rosji. I ja uważam, że dopóki nie będzie regionalnego rozwiązania bezpieczeństwa e, Europy Wschodniej, i mówię tutaj Ukraina i Białoruś, Ukraina, która wygrywa, jest państwem mocnym, zintegrowanym z NATO, odbudowuje się i jest państwem zachodnim w mojej ocenie doprowadza do implozji Białorusi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Rosjanie byli w stanie utrzymać gangstersko Białoruś w takim wypadku, zwłaszcza kiedy pan spojrzy na młode pokolenie Białorusinów, ci, ci młodzi ludzie, którzy od 30 lat żyją w, przynajmniej nominalnie w własnym państwie i którzy wyszli na te ulice, kiedy były skradzione wybory, mimo tego, że ich bito, prawda i, i więziono, więc dopiero wówczas, kiedy ten region się cały zmieni, uważam, będzie można mówić o bezpieczeństwie Europy. Zwłaszcza, że Wydaje się, że konflikt, znaczy jakieś wewnętrzne starcie na Białorusi jest niemal przesądzony, bo białoruscy żołnierze, chociaż nie jest ich bardzo wielu, ale są bardzo zdeterminowani, walczą dzisiaj na Ukrainie i sami zapowiadają, że tak naprawdę są tam po to, żeby wrócić na Ukrainę i walczyć na Ukrainie. Oni to zrobią. I chociaż jest ich powiedzmy 20 razy mniej niż wojsk. Łukaszenki, ale są pewnie 20 razy bardziej z, z, zmotywowani, wyszkoleni, i zapewne pójdą z nimi jakieś, jacyś Ukraińcy i znajdą się jeszcze miejscowi partyzanci. Także prawdopodobnie w nie, nieodległym czasie będziemy mieć następne starcie. Pan, pewnie inne. Może ma pan rację, natomiast ja uważam, że najważniejsze to jest coś innego w tym wszystkim: to jest formowanie i konsolidacja odrębnej świadomości narodowej. Mhm. A, to, tak. co inwazja Putina zrobiła, to skonsolidowała świadomość narodową Ukraińców. Ja pamiętam, przed wojną, ja spędziłem ostatnie 7 lat, właściwie 75% mojego czasu, pracując z ukraińskimi oficerami, z ukraińskimi członkami rządu, parlamentarzystami. I początkowo, przed, zwłaszcza przed, przed Krymem, ale nawet przed, tym, przed tą ostatnią kampanią, Ukraina była zawsze tak trochę. Trójpodzielona. Zachodnia Ukraina była bardzo patriotyczna, nacjonalistyczna, nawet środkowoeuropejska, jeśli chodzi o sam, sam taki, takie poczucie. No, Okręt wokół Kijowa był taki zawsze mieszany, a wschód był no, rosyjsko mówiący i miał taki postsowiecki feel. Ja uważam, jeżeli Pan spojrzy na to, jak się ludzie bronią, Harków, cały cały ten to, Putin w mojej ocenie doprowadził do tego, że nie ma możliwości jakiegokolwiek pogodzenia się. Czy pojednania między Ukraińcami i Rosjanami z powodu tego, jak zbrutalizowali Ukraińców nie wiem, Rosjanie. I ja myślę, że Białoruś jest pra, prawdopodobnie w tej chwili mniej więcej na początku lat 90., że użyję porównania, jeśli chodzi o formowanie świadomości narodowej. Ale My, też to przyspieszyło w ostatnich latach. To też przyspieszyło, bardzo. dlatego że jest konflikt, jest poczucie zagrożenia. A z drugiej strony, myśmy trochę zawalili sprawę konkurowania o wpływy na Białorusi. Dlatego, że z założenia uważam, zbyt wiele ludzi patrzyło na Białoruś jako de facto rosyjską kolonię, jakaś taka takie amorficzna grupa. Natomiast ja panu powiem ciekawą taką anegdotę. Kiedy robiłem, skończyłem doktorat, byłem na postdoktorskim programie u Hoovera i archiwa instytucji Hoovera to jest naprawdę skarbiec. Oni sami do końca nie wiedzą, co tam mają, dlatego że Huwer kupował wszystko i to przez lata się składa. Ja pamiętam, szukając pewnych rzeczy, znalazłem gramatykę języka białoruskiego, napisaną przez emigrantów, używającego łacińskiego alfabetu. E, przy mojej znajomości polskiego i rosyjskiego, ja byłem w stanie przez to przejść. Ja pamiętam, to, to mówimy o czymś, co się działo tak naprawdę jeszcze, to było chyba 1918 roku wydane. Więc oczywiście to był projekt bardzo cienkiej elity, to się nie, nie przekładało na jakieś większe rzeczy, ale do czego zmierzam? Jeżeli pan przez trzy dekady ma własne państwo, nominalnie przynajmniej, własną flagę, własne instytucje, prezydenta itd., jednak pewne zmiany zaczynają zachodzić. Używa pan własnego języka, operuje pan jednak na zasadzie ja i oni. I ja uważam, że zwłaszcza patrząc na to, jak brutalny jest ten imperialny rosyjski mir. Będziemy widzieć bardzo ciekawe procesy rozwoju na Białorusi. Bardzo panu dziękuję, Andrew Mista. Dziękuję panu. Miło było pana widzieć na żywo w studiu. Dziękuję, na, mnie również. W Warszawie. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie państwo, co sądzicie. Wątków do komentowania z tej rozmowy jest bardzo wiele. Będę czytał wasze Komentarze, lajkujcie, subskrybujcie i jeśli uznajecie, że warto, to wspierajcie układ otwarty, bo dzięki temu ten program jest ciągle niezależny i takim na pewno pozostanie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to! W blisko!